Czyli tak to wygląda. Nie ma tu nic. A czego się spodziewałeś? Nagrobka i kwiatów? Nie. Nie wiem. Jakiegoś znaku. Po prostu czegokolwiek. Naprawdę potrzebujesz jakichś symboli? Tak. Myślałem, że tu poczuję, że skończył się jakiś etap, że mogę pochować starego Silverhanda i zacząć od nowa. A jak się czujesz teraz? Jakby mnie nigdy nie było. Albo jakbym dalej siedział w Mikoshi. Coś z tym zrobimy. Lepiej? Trochę. A co byś napisała, gdybyś naprawdę miał mnie pochować? Tu leży Johnny Silverhand. Człowiek, który uratował mi życie. Vi. Naprawdę chciałbym, żeby tak było. Słuchaj, zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy spieprzyłem. Zawiodłem albo wykorzystałem wszystkich, którzy mi zaufali. Byłem zaślepionym, egoistycznym skurwysynem. Ale jedno mi się udało. Na razie. Nie spieprzyć tego, co jest między nami. Nie, Johnny, to też spieprzyłeś. Mnie też wykorzystywałeś i okłamywałeś. I nie jestem w stanie ci zaufać. Jest za późno, żeby prosić o drugą szansę. Czego ty ode mnie chcesz? Większość ludzi, których uważałem za przyjaciół, miało problem, żeby wytrzymać ze mną w jednym pomieszczeniu. Ty jesteś ze mną bliżej niż ktokolwiek inny. 24 godziny na dobę. I chyba jeszcze nie zaczęłaś mnie tak na serio nienawidzić. A przynajmniej tak mi się dotąd wydawało. Okej. Ale to twoja ostatnia druga szansa. Nie jestem aż tak naiwna. Będę się bardzo starać. Johnny Silverhand. Rocker Boy. Który nie potrafi odpuścić. Vi. Pierwsza naiwna. Na początku byłeś strasznym dupkiem. Trochę sobie zasłużyłaś. Pamiętasz, jak się obudziłaś u Wiktora i jeszcze nie wiedziałaś o mnie? Mam halucynacje, boję się. A potem jak jęczałaś u Misty, że nie chcesz umierać? Pamiętam, jak ty jęczałeś o fajki w środku nocy. Nie żałowałeś, że nie możesz mnie zabić. Nie myślałem wtedy, że tak daleko zajdziemy. Kiedy mówiłeś, że zawiodłeś przyjaciół, miałeś na myśli Rogue? Rogue, Alt, Kerego, Santiago. W przypadku Rogue jeszcze nie wszystko stracone. Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło przez te 50 lat i na nowo pchać się w jej życie. Ta sprawa ze Smasherem bardzo ją zdołowała. Nie możesz tego tak zostawić. Może masz rację. W ogóle zachowywała się dziwnie. Powinieneś z nią pogadać. W zasadzie to obiecałem jej, że wezmę ją do kina. Bardzo dawno temu. Dobry pomysł. Zadzwonisz do niej i zapytasz, czy ma wolny wieczór? Tylko to znaczy, że znów musiałabyś mi oddać kontrolę. Zadzwonię do niej. Okej. Chodźmy stąd. Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Ale chyba warto było przyjechać, co? Zdecydowanie. Dzięki, Vi. Jeśli już musiałem trafić do czyjejś głowy, cieszę się, że to byłaś ty.